Co jest na tej kasecie? No, powiedz, Yukiko. Przecież ją oglądałaś. Nie możesz powiedzieć. Co? Poważnie? To ja jej nie oglądam. Studnia? Miałam wczoraj dziwny sen. Też była w nim studnia. Bardzo stara. Stara i zniszczona. Zajrzałam do środka, ale było ciemno i nic nie zobaczyłam. Obok stał opuszczony dom. Weszłam do środka. Kompletna ruina. Podeszłam do schodów. Chciałam iść na górę, ale coś mnie powstrzymało. Stałam i nie mogłam się ruszyć. Trzydzieści lat wcześniej. Pani Sudo, jakaś dziennikarka do pani. Jestem Miyagi z Chuo Nippo. 11 lat temu miała pani w swojej klasie niejaką Sadako Yamamura? Przykro mi, ale nie ma tu jej zdjęcia. Trafiła do szkoły w połowie roku. Potem umarła jej matka i ojciec szybko ją zabrał. Wyprowadzili się na wyspę. Doktor Ikuma Heihachiro? Tak. Sadako wyjechała w połowie drugiego semestru. Jaka ona była? Bystra i bardzo ładna. Dotarłam do jej krewnych. Ale nie chcieli rozmawiać. To przez tę aferę z Shizuko, matką Sadako, popełniła samobójstwo. Czy Sadako odziedziczyła po matce niezwykłe zdolności? Nie mam pojęcia. Wiem tylko jedno. Sadako bardzo bała się morza. Morza? Wszystkie dzieci ze zdjęcia utonęły. W sumie 14. W ramach gimnastyki klasa poszła na plażę. Sadako była przerażona. Jeśli wejdziecie do wody, krzyczała, wszyscy utoniecie. Nic. Nikt nie ma pojęcia, co się stało z doktor Ikumą. Miyagi?
Sadako jedyna nie weszła do wody. Siedziała skulona na brzegu i patrzyła w dal. A potem nagle kąpiące się dzieci zaczęły straszliwie krzyczeć. Krąg zero. Narodziny. Gdybym się mogła odrodzić, choćby gwałcąc boskie prawa, wróciłabym do ciebie i została przy tobie. Może to wszystko jest snem. Może wkrótce się obudzę, a ty będziesz przy mnie. Ale nie. Blask poranka ukazuje, kim naprawdę jestem. Wystarczy. Przerwa. Idźcie coś zjeść. Spotykamy się za godzinę. Aiko nie jest ostatnio w formie. Pana Shigemori też ponoszą nerwy. Gdzie pójdziemy zjeść? Obojętne. Taka z tobą zabawa. Co? Na co się tak patrzysz? Wiedźma. Aiko i Shigemori świetnie się dogadywali, póki nie przyszła nowa. W jakim sensie? Sam nie wiem. Coś w niej jest dziwnego. Ma na imię Sadako, tak? Ciężko pracuje, jest ładna, ale jakaś inna. Przyzwyczajasz się do życia w Tokio? Tak. Ostatnio dałem ci dość mocny lek uspokajający. Wciąż masz te dziwne wizje? Nie. To na pewno tylko nerwy. Przeprowadzka. Zmiana trybu życia.
Odkąd jestem w teatrze, czuję się bardziej odprężona. Naprawdę? Aktorstwo może być terapią. Dobrze się czujesz w zespole? Tak. Ciekawe. Czyli pomaga ci teatr. Sadako, nie okazuj za dużo entuzjazmu. Ludzie się tego boją. Dobrze. Proszę. Suknie gotowe. Odkąd przyszła ta mała... Która? A, Sadako. Mam stale jakieś przywidzenia. Znowu zaczynasz? Widuję też studnie. Studnie? Mam koszmarne sny. Obok studni jest dom. W domu schody. Ale boję się po nich wejść. Co? Miałam ten sam sen. Znaleziono ją dziś rano w rzece. Wygląd zgadza się z rysopisem zaginionej. A ta blizna na twarzy? Doktorze. Czy to ona? Anno, proszę nie patrzeć. Nie chciałaby, żeby pan oglądał tę szkaradną bliznę. Nie obchodzi mnie, jak wygląda. Że też nie odwiedziłem jej wtedy w szpitalu. Proszę sobie nie robić wyrzutów. Nie może być pomyłki. To moja córka. Tak mi przykro. Może i lepiej się stało. Może powinna była umrzeć już przed tym straszliwym wypadkiem. Doktorze. Doktorze. Widział pan moją córkę. 4 dni temu wyszła ze szpitala. Opuszczając szpital, przestała być moją pacjentką. Nie mam pojęcia, gdzie może być. A to ciało w rzece? Czy to była ona? Niestety. To ciało mojej córki. Co takiego? To ja potrzebuję współczucia. Muszę przygotować pogrzeb. Panowie wybaczą. Ale chcę spędzić ten dzień tylko ze swoją córką. Thank you.
Dobrze. Scena druga. Ale najpierw chwila przerwy. Aiko? Aiko. Był pan studentem doktora Ikumy Heihachiro? Zgadza się. Ale nie zgadzałem się z jego teorią. W końcu zresztą sam ją odwołał. Uważa pan, że słusznie? Naturalnie. Pamięta pan to doświadczenie, które kosztowało go prawo do wykonywania zawodu? Tak. Ktoś wtedy umarł, prawda? To było bez związku. Mam tu taśmę z tamtego seansu. Dobrze. Dobrze. Oszust. Wulgarne cyrkowe sztuczki. Nie bądźcie głupi, doktorze Ikuma. Dał się pan oszukać. Co się dzieje? To wiedźma. Te dźwięki są tylko na taśmie. Umie pan to wyjaśnić? Nie. To nie była jedna śmierć. W ciągu 12 lat umarli wszyscy obecni wtedy na sali. Nie przeżył też żaden z dziennikarzy. Nie wie pan, gdzie może być teraz doktor Ikuma? Nie. A jego córka Sadako? Nie mam pojęcia. Nawet nie wiadomo, kiedy pogrzeb. Będzie premiera, czy nie? Zaczekajcie. Cisza. Śmierć Aiko to dla nas wszystkich straszny cios, ale musimy wystawić tę sztukę. Aiko by tego chciała. Słuchajcie mnie uważnie. Postanowiłem powierzyć główną rolę pannie Sadako Yamamurze. Tyle mam do powiedzenia. Panie Shigemori. Nie przejmuj się nimi. Wszyscy na miejsca.
Halo? Kto to? Czemu się nie odzywasz? Andrzej? Anna? To ty? Wiesz, co będzie dalej? Czy to był Andrzej? Zginęłaś w tym wypadku. Ale wkrótce się odrodzisz. Odrodzę? Tak. Gdybym mogła się odrodzić, choćby gwałcąc boskie prawa, wróciłabym do ciebie i została przy tobie już na zawsze. Może to wszystko jest snem. Może wkrótce się obudzę. A ty będziesz przy mnie. Ale nie. Blask poranka ukazuje, kim naprawdę jestem. Jedno chcę ci powiedzieć. Kocham cię. Dobranoc. Dobranoc. Sadako? Będzie świetnie. Dziękuję. Dziękuję, Toyama. Nie oglądaj się. Nie. To nie ja. Sadako? Co tam było? Toyama. Słucham. Mamy mało czasu. Wszystko gotowe? Jeszcze nie. Długa noc przed tobą. Jedna uwaga. Kiedy zapala się światło, masz zrobić pauzę. Potem podkręcasz tempo, ale cały czas trzymając napięcie. Proszę. Posłuchaj. Co to? Słyszysz? Co to jest? Nagranie z próby, na której umarła Aiko. Wtedy nie było tych dźwięków. Ktoś je dograł później? To brzmi jak głos mówiący: zaraz umrzesz.
będzie padać. Twoja matka? Nie żyje? Niech pan już lepiej idzie. Zrobię z ciebie gwiazdę. Wiesz, że potrafię. Już późno, zostań na noc. Tak będzie lepiej. Nie mogę. Jutro mam się spotkać z... Co tu jeszcze robisz? Czekam na Toyamę. I muszę zrobić poprawki w kostiumie Sadako. Niech sobie sama zrobi. Dopiero co tu trafiła. Nie, w końcu jest aktorką. Jak uważasz? Ale Sadako Toyama dziwnie się zachowuje. Uważaj na nią. Dobranoc. Na razie. Nie widziałeś Sadako? Nie. Coś dziwnego.
Sadako? Dlaczego zabrałaś sukienkę? Ja? Nie udawaj głupiej. Uspokój się. Karu ma rację. Odkąd ona tu przyszła, przestań. Przepraszam. Czasem coś robię, a potem tego nie pamiętam. Wczoraj był u mnie pan Shigemori. Nie pamiętam, co się zdarzyło. Sadako. Powiedz, czego ty się tak boisz? Ktoś cały czas przy mnie jest. Nawet teraz? Ktoś, kogo znałam. Dawno... Dawno temu. Pamiętam tylko strzępki, urywki. Byłam jeszcze dzieckiem. W tych wspomnieniach jest coś, co mnie przeraża. Mamo. Mamo. Kto jest moim ojcem? To był tylko sen. Zrobiło ci się nagle słabo, pamiętasz? Mam tylko kawę. Ale teraz nikogo tu nie ma. Co jest? Sadako? Sadako Yamamura. Ja do doktora Kuno. Panie doktorze, młoda dama do pana. Nazywam się Etsuko Tachihara. Pracuję w teatrze razem z Sadako. To ona dała mi do pana kontakt. Przykro mi, ale mam dużo pracy. Panie doktorze,
Jedna z aktorek nie żyje. Umarła na scenie podczas próby. Odkąd pojawiła się Sadako, dzieją się dziwne rzeczy. O co w tym wszystkim chodzi? Przykro mi, ale nie mogę pani powiedzieć. Sadako Yamamura, maska. Toyama, trzymaj się od niej z daleka, błagam. Rozmawiałam z jej lekarzem. Ona coś ukrywa. Nie przede mną. Naprawdę? Zauważyłeś, że z Shigemorim dzieje się coś dziwnego? Wszyscy mówią, że to przez Sadako. Zresztą nie tylko z nim. Aiko, biedna Aiko, też przez nią umarła. Ona nie jest normalna. Wszyscy na miejsca? Idź już. To jest pan Shigemori. Proszę. Dziękuję. Jestem Miyagi z Chuo Nippo. Wiem, że jutro premiera. Tym bardziej dziękuję, że poświęcił pan nam swój czas. Nie ma sprawy. Podobno obsadził pan w głównej roli zupełną debiutantkę. Tak. Oto i ona. Gdybym się mogła odrodzić, choćby gwałcąc boskie prawa, mogę z nią porozmawiać? Oczywiście. Sadako?
Sadako Yamamura? Możemy zamienić słowo? Miyagi. To ta. Dowiedz się, gdzie ją znaleźć. Ktoś do ciebie z wyspy Oshima. Czeka tam. Przyjechała pani z tak daleka. Jest coś, czego pani nie powiedziałam w czasie naszej poprzedniej rozmowy. Nie mówiłam o tym nigdy nikomu. Chodzi o rodzinę Yamamura. Na samym początku raz ich odwiedziłam. Już wtedy pani Shizuko zachowywała się dziwnie. Nagle wokół zrobiło się zupełnie pusto. Usłyszałam jakieś dziwne dźwięki dobiegające z góry. Od tamtej pory bałam się również tej małej. Różne szalone myśli chodziły mi po głowie. I nigdy nie byłam pewna, którą Sadako mam na lekcji. No i? Sama zobacz. Cały zespół. Wszyscy umrą. A moje zdjęcie? Nie jesteś na nim sama. To dziennikarze, którzy umarli po pokazie doktora Ikumy. Ikuma twierdził, że wola może stać się samodzielną istotą, a ludzka myśl jest zdolna zmieniać się w energię. Ale czy tylko to? Może jest jeszcze jakaś siła, która podporządkowała sobie Sadako. Druga Sadako. Tego artykułu raczej nie napiszesz.
Od początku nie miałam zamiaru. Dzięki za wszystko. Nie lubisz, jak ci się robi zdjęcia? W końcu sobie przypomniałem. Skąd kojarzę twoją matkę? Pamiętam tę historię. W czasie jakiegoś pokazu zabiła jednego z widzów. Nieprawda. Śmierć Aiko też nie była przypadkowa. Przed niczym się nie cofniesz, prawda? Zaraz. To ty wtedy zabiłaś tego dziennikarza. Właśnie kogoś takiego szukam. Będziesz genialną aktorką. Sadako. Chcesz zabić i mnie? Aż tak bardzo lubisz Toyamę? Jeśli zginę, pociągnę cię za sobą. Wszystkim powiem. Nie dadzą ci żyć. Jesteś moja. Ty? Nie. To nie ja. Nie. Panie Shigemori, ty gnoju. To ja mam. Nie zabijesz mnie. Panie Shigemori. Toyama nie. Proszę, zostaw mnie. Zabieram cię do lekarza. Wytrzymaj. Zrób mi miejsce. Rana się zabliźniła, a była bardzo głęboka.
Etsuko? Mówi Miyagi, ta dziennikarka. Potrzebuje twojej pomocy. Rano znajdą ciało pana Shigemori. Przyznam się do wszystkiego. Nie. Nie dam im cię skrzywdzić. To jedyne wyjście. Jaka gorąca. Jest taka już od dłuższego czasu. Czas na telewizję. Zimno panu? Przyniosę wody. Tylko niech mi pan nie odjeżdża. Może to już koniec koszmaru. Idź się przebrać. Sadako, idź do garderoby. Szybko. A Shigemori? Nigdzie go nie ma. Co robimy? Premiera musi się odbyć. Toyama? Zaraz po spektaklu wyjeżdżamy stąd. Nie denerwuj się. Będziesz świetna.
Jesteś taka piękna. Wpuszczamy widzów. Będzie dobrze. Kocham cię. Dotknęła go, a on po prostu wstał. Proszę go pilnować. Panie doktorze. Ile? 800 jenów. Pańska reszta. Doktorze. To ona? Anna, proszę nie patrzeć. Nie chciałaby, żeby pan oglądał tę szkaradną bliznę. Nie obchodzi mnie, jak wygląda, że też nie odwiedziłem jej w szpitalu. Proszę sobie nie robić wyrzutów. Nie może być pomyłki. To moja córka. Tak mi przykro. Może jej lepiej się stało. Może powinna była umrzeć już przed tym straszliwym wypadkiem. Doktorze. Może pan tu przyjść? Pan Shigemori nie żyje. Sadako. To ona go zabiła. Nie dajcie jej uciec. Ma jakiś problem. Znam wejścia, dam sobie radę. Dobrze.
Zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. Co robisz? To ja mam. Co się dzieje? Nie wiem. Coś ty narobiła. Chcesz znać prawdę o Sadako? Kim jest ta kobieta w kimonie? Oszustwo. Wulgarne, cyrkowe sztuczki. Dał się pan zwieść, doktorze. Mamo. Co się stało? On nie żyje. To wiedźma. Te dźwięki. Takie same jak z tamtej próby. Sadako, przestań. Musisz przestać. Masz niezwykły dar. Musisz się uspokoić. Sadako, uspokój się. Powstrzymajcie ją. Nie dajcie jej uciec. To potwór. Łapcie ją. To ja, Sadako. Nie. Sadako. Nie bój się. Nie zrobimy ci krzywdy. Przestańcie. Błagam.
Nie. To nie byłam ja. Sadako. Przestańcie. Sadako. Sama chciałam to zrobić. Ale to jeszcze nie koniec. Wszystkim wam śniła się studnia, prawda? Jest jeszcze druga Sadako. Jeśli jej nie zabijemy, wszyscy poumieramy. Ikuma Heihachiro. Ikuma wychowywał Sadako. Na pewno ukrywa gdzieś jej alter ego. Tylko gdzie? Pewnie gdzieś blisko domu. Kaoru, pilnuj Etsuko i Toyamy. Przyjechaliście zabić Sadako?
Początkowo była tylko jedna Sadako. Ale w pewnym momencie się rozdzieliła. Jedna była jak jej matka. Druga najprawdopodobniej przypominała jej prawdziwego ojca. Matka Sadako odchodziła od zmysłów. Jedyne, co mogłem zrobić, to przy pomocy leków opóźnić rozwój tej drugiej. Sadako. Nie przywieźliście jej chyba ze sobą. Daj im odejść. To Sadako. Uciekła. Musimy stąd uciekać. Ona żyje. Puść mnie. Tam, szybko. Nie, błagam. Wstawaj. Gonią nas ci ludzie? Idź sam do Yama. Nie. Uciekniemy razem.
Zostaw mnie. Nie. Tędy. Ja chcę. Chcę, żebyś się wyzwolił. Nie tam. Co ty chcesz zrobić? Nie podchodź. Ja już dłużej nie mogę. Sadako, kocham cię. Uciekaj, Kaoru. Kaoru-san!
Atsuko. Pani Miyagi, co robisz? Uciekaj! Sadako, przestań! Wstawaj! Opanuj się. Sadako. Sadako. Chodź. Wracamy do domu.
To cię uspokoi. Tato, kto był moim prawdziwym ojcem? Co za głupie pytanie. Oczywiście, że ja. Oczywiście. Tato. Sadako. Czas z tym skończyć. Ja będę następny. Tato. Nie mogę oddychać. Sadako. Nie. Sadako. Wybacz mi, Sadako. Wybacz. Tato, nie. Nie rób tego. Sadako. Wybacz mi, Sadako. Wybacz mi. Sadako. Sadako. To był tylko sen. To Yama. To Yama-san. To Yama-san.